Witam w prezentacji drugiego numeru samochodów z serii Szybcy i Wściekli od De Agostini. W tym numerze Nissan Skyline GT-R R34 1999-2002. Drugim modelem w kolekcji jest Nissan Skyline GT-R R340 1999-2002. Model otrzymujemy w gablotce wraz z podstawą. Mamy czarne tło z logiem kolekcji. Na odwrocie mamy informację od wydawcy. Model jest w kolorze srebrnym, ma namalowane trójkątnie kwadratowe elementy w kolorze od niebieskiego do fioletowego. Na masce ma dwa paski loga, ma srebrne środki kół, posiada jedną parę drzwi otwieranych do przodu, kierownicę ma po prawej stronie, w środku ma tylko fotel kierowcy i kanapę. Po stronie pasażera ma butlę. Z przodu ma prostokątne lampy z okrągłymi reflektorami, kierunkowskazy, zderzak z otworami, małą atrapę chłodnicy, loga. Lusterka ma po stronie kierowcy, pasażera i w środku. Na szybie ma wytłoczone dwie wycieraczki. Na pokrywie bagażnika ma spoiler, okrągłe światła, zderzak, tablicę, napis, światło. W spodniej części ma namalowaną skalę i nazwę modelu, licencję, wytłoczone elementy silnika wału napędowego tylnego mostu, układ wydechowy z tłumikiem. Numer drugi. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje od wydawcy i zaproszenie do zamówienia kolekcji. Wyścigi uliczne, sposób na życie. Kiedy ulice miast stają się improwizowanymi torami wyścigowymi, na których testuje się osiągi silników i popisuje, kto jest najszybszy za kierownicą, ekscytacja rośnie z każdą chwilą. Choć odbywają się od dekad, wyścigi uliczne nigdy nie były tak porywające, przynajmniej na ekranach kinowych, gdy pojawiają się na nich Szybcy i Wściekli. Uliczne wyścigi samochodowe to szalony spektakl, w którym jedni dopatrzą się czegoś z przedstawienia teatralnego, inni z jazdu przyjaciół, a niektórzy nawet pola bitwy. Gdy zapada zmrok, fabryczna dzielnica Los Angeles zaczyna wypełniać się autami. W początkowych sekwencjach Szybkich i Wściekłych wokół potężnych samochodów gromadzą się grupy przyjaciół, których można rozpoznać po tym, że ubierają się podobnie, lubią określony rodzaj muzyki, a nawet mają własny, niezrozumiały dla innych slang. Jest to jednak coś, co łączy ich wszystkich: pasja do prędkości, ryk silników i najbardziej oszałamiające samochody. Wokół swoich pojazdów gromadzą się niczym wokół godnych adoracji świętości. W Los Angeles wyścigi mają swojego króla. Nazywa się Dominic Toretto. Nie jest gwiazdą rocka ani słynnym sportowcem, ale kiedy przybywa na miejsce spotkania, wszyscy witają go z podziwem. Jego umiejętności za kierownicą i brawura podczas dodawania gazu uczyniły z niego prawdziwą legendę. Wyścig się rozpoczyna. Jest wielu takich, którzy nie mają już odwagi postawić się Dominicowi Toretto, mając dość ciągłego przegrywania pieniędzy, ale wciąż są tacy, którzy wiedzą, że najnowsza modyfikacja silnika ich samochodu pozwoli im przejechać linię mety jako pierwszym, i są też nowicjusze, którzy naiwnie wierzą, że rywalizacja ze starymi wyjadaczami to bułka z masłem. Wśród nich jest Brian, młody chłopak, który aby zmierzyć się z Toretto, gotów jest zaryzykować wszystko
nawet własny samochód. Jeśli nie będzie pierwszy na mecie, oto punkt wyjścia do pierwszego wyścigu w Szybkich i Wściekłych. Jego reżyser Rob Cohen mówił, że ta i kolejne rywalizacje to zamknięty świat rytuałów inicjacyjnych z własnym językiem. Mamy zdjęcie i informację, że gdy zapada noc, przemysłowa część Los Angeles staje się areną emocjonującego wyścigu ulicznego, którym kierowcy dają siebie wszystko, by jak najlepiej wykorzystać możliwości swoich niesamowitych pojazdów. Rob Cohen. Bądź szczęśliwy albo zgin. To osobliwe motto Roba Cohena, filmowca zakochanego w samochodach, surfingu i filmach akcji. Urodzony w Cornwalli, stan Nowy Jork, w 1949 roku ukończył antropologię na Uniwersytecie Harvarda. Zainteresowanie mediami audiowizualnymi sprawiło, że od połowy lat 70. pracował jako producent w Hollywood, produkując takie filmy jak Czarownice z Estwick 1987, Uciekinier 1987 i Ptaszek na uwięzi 1990. Po zdobyciu doświadczenia reżyserskiego przy serialach telewizyjnych takich jak Miami Vice 1985, Dream Summerding 1988, zaczął reżyserować filmy metrażowe Smog, Historia Bruce Lee 1993 i średniowieczne fantasy Ostatni Smok 1996. To dwie interesujące produkcje, ale jako pierwszym wielkim przebojem kasowym stał się Tunel 1996, ekscytujący trailer z Sylwestrem Stallone w roli głównej. Jego kariera nabrała rozpędu w 2001 roku, gdy wyreżyserował Szybkich i Wściekłych, pierwszy film popularnej francyzy Universalu. Później powrócił do trailerów akcji z produkcjami tak różnymi jak XX 2002, w którym zagrał Vin Diesel, Niewidzialny 2005, Chłopak Sąsiedztwa 2015 i Huragan 2018. Mamy zdjęcie i informację, że osoby biorące udział w wyścigach różnie podchodzą do wyzwania. Jedni grają w wirtualną grę tuż przed rozpoczęciem tej prawdziwej, a inni wykorzystują czas przed nią na filtrowanie. Letty na długo przed startem koncentruje się na wyniku. Nissan Skyline GT-R R34. Jednym z najbardziej kultowych modeli Nissana jest Skyline GT-R, prawdziwy rarytas, bo był sprzedawany w niewielu krajach i zawsze z kierownicą po prawej stronie. To sportowe coupe z wyścigowymi genami miało ukryty ogromny potencjał, podobnie jak inne japońskie samochody sportowe z tamtego okresu. Był następcą Skyline GT-R R33 i poprzednikiem GT-R R35, który w tej generacji porzucił nazwę Skyline. Mamy zdjęcie i informację, że będąc na rynku zaledwie 4 lata, Nissan Skyline GT-R R34 zasłużył na miano jednego z najbardziej wyjątkowych modeli sportowych japońskiego producenta. Mamy zdjęcie i informację, że wszystko w Nissanie Skyline GT-R R34 zostało zaprojektowane z myślą o sportowych osiągach na najwyższym poziomie. Nawet w modelu podstawowym, czego emanacją są ekskluzywne Nismo Z Tunes. Mamy zdjęcie Nissana Skyline GT-R R34, jego dane techniczne, Nissan GT-R V-Sport N1 R34, Godzilla wyścigów. Ta wersja była przeznaczona do wyścigu, więc waga została zmniejszona poprzez usunięcie wszystkiego, co było zbędne. Nawet jego lakier był odchudzony, zwykły biały z jedną warstwą mniej niż zazwyczaj. Masa podstawowego GT-R-a została utrzymana, ale ulepszenia V-Spec dodały 20 kg. Czterokanałowy system hamulcowy ABS został zachowany. Opracowanie silnika RB26DET N1 sprawiło, że GT-R znalazł się na poziomie wymagań stwarzanych w wyścigach wytrzymałościowych Super N1 Taiku japońskiej federacji samochodowej. Wzmocniono blok, tłoki, korbowody i wały korbowe, wprowadzono grubsze rury wodne, a także wydajniejsze samarowanie i chłodzenie. Turbosprężarkami były Gerrit T25S, lepiej wytrzymujące intensywną eksploatację niż T28, gdyż turbiny wykonano ze stali, blok N1 wyróżniają się oznaczeniem 24U i są całkowicie wymienne ze standardowymi silnikami. Wyprodukowano jedynie 38 sztuk V-Spec N1 wersji Stage 1.
Nissan był zobowiązany do wyprodukowania co najmniej 2,5 tysiąca licencjowanych V-speców, aby spełnić wymagania przepisów, ostatecznie sprzedano ponad 4 tysiące sztuk. Mamy zdjęcie i informację, że dzięki wyświetlaczowi wielofunkcyjnemu MFD, bardzo szczegółowemu jak na tamte czasy, V-spec można było podejrzeć podstawowe parametry silnika, przeglądając czasy okrążeń na torze, a nawet zmniejszyć siłę przeciążenia. Na ostatniej stronie mamy logo kolekcji i zdjęcie modelu z przodu. Osoby posiadające prenumeratę z pierwszą przesyłką zawierającą pierwszy i drugi numer otrzymały model Dodge Chargera z 1972 roku. I plakatek.